3M Speedglass 9100XX. Jak widzicie, maska jest wyprodukowana w Szwecji. Z wyglądu przypomina twarz Ironmana. Dobry design. Tego tu nie widać, ale pokażę wam fajny myk. Ta maska ma szkło powiększające. Dla ludzi w wieku. Wszystko widać bliżej. Akurat nawet gdybym to zrobił na kamerze, tego nie widać. Na kamerze wygląda dokładnie tak samo. Ale w rzeczywistości widać bliżej. To szkiełko możecie wyjąć. Albo dosunąć do góry, albo dosunąć na dół. Nieważne. W każdym razie. Zbliża. Jest to szkiełko zbliżające. Po angielsku cheating glass. Co tu jest? Jak widzicie, z tej strony jest od 5 do 13 regulacja waszej ciemności. Sensor to jest spóźnienie, jak szybko chcecie, żeby się... Z tej strony jest ustawienie, jak szybko chcecie, by się ściemniało. Spóźnienie. Powiem tak. Maska naprawdę dobra. Założyłem ją na głowę. Od razu ją polubiłem. Siedzi dobrze. Dobrze widać. Bardzo dobrze. Jak ustawicie sobie tak, jak chcecie, pracuje odpowiednio. Ściemnia jak trzeba. Rozjaśnia jak trzeba. Elegancka maska. Nie wiem. Chcę dalej wam pokazać, jak wygląda opcja tego szkła. Ale nie wiem, czy mam tyle dobrą radę. No nie za bardzo to idzie. Bo ręka wygląda tak samo. I tu, i tu. Ale w rzeczywistości jest bliżej. Nie wiem, czemu na kamerze tego nie widać. W rzeczywistości jest dużo bliżej. W każdym razie kupicie z tym szkłem. Zobaczycie różnicę. Super maska. Bo to się ściąga. Naciskacie i to się ściąga. Jak widać, można ustawić sobie na każdą głowę. Nie ma tych pasków wiele, ale praktycznie w odpowiednim miejscu. Naprawdę dobrze można ustawić i dopasować do głowy. Widzicie tę maskę? Widzicie? Z boku tej maski jest właśnie zielony filtr. Także pole widoku jest dobre. W sumie nie jest to potrzebne, bo i tak nie patrzycie bokiem oka, ale widoczność lepsza. Pokażę jeszcze raz, widzicie? To jest bok. A to jest front. O, i tu jest bok. Widzicie? Zielony filtr z boku. Ciekawe, nie? Tak to widać. Jak jest maska, tu jest widoczne. Przód. Nawet widać teraz delikatnie, że widać z boku. Żeby ściągnąć tą twarz, ten przód, to znaczy do środka, naciskacie tu jedno i drugie. Pchniecie to do góry. I teraz widzicie, już jest przestrzeń. Zeszło. I tak to wygląda bez. Tak ona wygląda bez tego. Tu macie z tym i bez. To pierwsze musicie założyć. To samo, jeżeli chcecie ściągnąć szybkę, tu się ściąga. Szybka wymienna, bardzo prosta. Tu ona tutaj wchodzi, tu wychodzi i masz szybkę. Zakładamy szybkę. Tu.
bardzo prosty. Tutaj wkładamy na dole, po prostu zakładamy i tylko tu klik. Jedno, drugie i maska gotowa. Dobra, praktyczna maska. Nie spawacie dużo, nie potrzeba wam taka maska jest. Ooh, we have a wind instrument.